Monika Czerska, dobry wieczór, witam Państwa i zapraszam do obejrzenia programu Teraz Panie, w którym to spróbujemy zastanowić się nad kryzysami w naszym życiu. Spróbujemy zdefiniować, czym jest kryzys, co dla nas oznacza, jak sobie z nim radzimy, czy każdy tak samo. No i czy rzeczywiście kryzys może być dla nas czymś motywującym. To w pierwszej części programu. W drugiej natomiast zaprosimy Państwa na Manifę, czyli doroczne obchody Święta Kobiet. To już 8 marca, a tak naprawdę wydarzenia w Łodzi odbędą się 9 marca, bardzo na bogato w tym roku, bo to 10. Manifa odbędzie się w naszym mieście. A poza tym powiemy jeszcze o jednej ważnej nagrodzie, którą otrzymała Iza Desperak, która będzie gościem w drugiej części programu. A teraz przedstawiam gości Agata Wilska. Dobry wieczór. I Robert Milczarek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Państwo są psychologami. Pani Agata jest także mediatorem, pan Robert jest coachem. Państwo chyba wszystko wiedzą na temat tego, w jaki sposób funkcjonuje człowiek od środka, czyli o psychice człowieka. Będziemy rozmawiać o kryzysie. Każdy z nas no, ma takie marzenia, żeby to nasze życie płynęło gładko, żeby droga była prosta. Jeśli już pojawią się zakręty, to żeby były łagodne, ale wiemy doskonale, że się nie da. Od czasu do czasu coś złego dzieje się w naszym życiu. Nazywamy to kryzysem, czasami nazywamy to depresją, czasami jakimś tym złym wydarzeniem. To jest coś, co jest wpisane w nasze życie, bez czego nie da się żyć? Moim zdaniem jest wpisane, a na pewno jest powszechne. Nie wiem, może zdarzyłaby się taka osoba, która patrząc na swoje życie z perspektywy długoletniej powiedziałaby, że nie przeżyła, złego, tak? Choć ja takiej nie znam. Na pewno kryzysy są powszechne. No to jest też kwestia definicji, tak? Czym jest kryzys, co on oznacza, bo są osoby, które twierdzą, że przeżywają kryzys średnio na przykład raz w miesiącu, tak? Albo depresję, tak jak pani powiedziała. I nazywają kryzysem coś, co jest tak naprawdę jakimś, nie wiem, kłopotem, tak, życiowym, czy nawet problemem, albo smutek nazywają depresją, ale jest to taka, no, powiedziałabym jednak, nadinterpretacja. Kryzys to jest bardzo silne, mocne wydarzenie, które odciska piętno na naszym życiu? Kryzys jest kojarzony z czymś negatywnym. Natomiast tak jak Agata powiedziała, ja też to potwierdzam, ze względu na to, że żyjemy kilkadziesiąt lat co najmniej, to kryzys jako zmiana jest wpisany w nasze życie. Ponieważ my się zmieniamy, ponieważ świat dookoła nas się zmienia i siłą rzeczy jesteśmy ewolucyjnie wystawieni na różne trudne sytuacje. I ja też jestem zwolennikiem podejścia do kryzysu w kategoriach zdarzenia przełomowego. Wcale niekoniecznie, które musimy kojarzyć z czymś negatywnym. Bardziej szedłbym w stronę zdarzenia, które mówi nam o tym, że dzieje się coś istotnego w naszym życiu, co zmienia nasz komfort, co powoduje, że to nas wytrąca z poczucia kontroli nad sytuacją, poczucia bezpieczeństwa nad sytuacją i musimy się zaadaptować do nowych warunków. Czyli istotne jest to, co pan powiedział, że to jest ważne, istotne wydarzenie, ale nie tragiczne, tak? Nie bardzo złe, nie negatywne. Ono nie musi tak być. Jest, ono często jest tragiczne. Czasem naprawdę no, przeżywamy życiowe tragedie, które są, które no, siłą rzeczy nazywamy kryzysem. Natomiast w każdym kryzysie jest jakaś szansa, tak? I możemy tą szansę zobaczyć. To jest bardzo trudne, żeby zobaczyć ją w momencie, kiedy jesteśmy w środku kryzysu. Kiedy ten kryzys nas dopada. Tak. Natomiast kiedy na przykład mamy jakieś kryzysy za sobą, to możemy z tego doświadczenia skorzystać, tak? Z tej pamięci, że przecież już kiedyś przeżywaliśmy taką sytuację, może nie taką samą, ale podobną, że podobnie się czuliśmy i że te emocje mijają, tak? Że może z tego kryzysu wyciągnęliśmy jakieś wnioski, które spowodowały na przykład, że nie wiem, coś zmieniliśmy, tak? Mamy jakąś korzyść z tego, coś przewartościowaliśmy. Dobrze jest w taki sposób też spojrzeć na kryzys.
No tak, ale my trochę chaotycznie podchodzimy do swojego życia i jak dopada nas kryzys, to wszystko widzimy w czarnych barwach i nie bardzo próbujemy odnosić się do tego, co było w przeszłości, bo tak naprawdę to te kryzysy za każdym razem mogą być inne i z czymś innym związane, prawda? Pani mówiła o definicji kryzysu. Ja znalazłam taką ogólną. Kryzys, słowo pochodzące z greki, oznacza w sensie ogólnym wybór, decydowanie, zmaganie się, walkę, w której konieczne jest działanie pod presją czasu. Przełom, punkt zwrotny. I w tym, co pani powiedziała, ja usłyszałem wiele dobrego, znaczeń dobrych, pozytywnych, albo prawda? Co najmniej neutralnych. Tak? Mhm. Natomiast gdzieś kulturowo myślę, że my przeinterpretowaliśmy sobie znaczenie tego słowa, ponieważ kryzys jako przełom wymaga od nas wyjścia poza przestrzeń komfortu. Czyli działania inaczej niż do tej pory, czyli działania w innych warunkach niż do tej pory. I gdzieś może jest tak, że jesteśmy trochę może leniwi i cenimy sobie taki komfort, to co wypracowaliśmy i nagle okazuje się, że ktoś nam ten komfort odbiera, ktoś nam tą przestrzeń komfortu zabiera. Ktoś burzy nasz świat. Tak, burzy nasz świat i musimy coś z tym zrobić. I to być może przeewoluowało znaczenie tego słowa. Natomiast mnie bliskie jest takie chińskie, wschodnie podejście. Jeśli potraktujemy kryzys też jako taki sygnał, objaw tego, że coś się zmienia, to Chińczycy jak definiują zmianę? I to jest ciekawe, bo to jest połączenie dwóch słów. Zagrożenia z jednej strony, ale z drugiej strony szansy. Którą trzeba wykorzystać. I warto byłoby to też w takich kategoriach na to, myślę, spojrzeć, że każdy kryzys jest sygnałem, który mówi nam, że coś istotnego w naszym życiu się zmieniło. Pytanie, w jaki sposób my oceniamy sytuację, która nas dotyczy i na ile jesteśmy skoncentrowani na tym, co nam zostało zabrane, co tracimy, a jakie szanse stwarzają nowe okoliczności. Oczywiście są sytuacje skrajnie trudne, skrajnie traumatyczne, utrata kogoś bliskiego, choroba. To są zdarzenia, które dotykają nas do głębi, są w stanie zmienić również naszą osobowość, tak? Przewartościować nasze życie. Ale skoro zmieniają naszą osobowość, przewartościowują nasze życie, to znaczy, że zmieniają nas. I pytanie, jak my możemy tą zmianę wykorzystać po to, żeby nam służyła? Z tymi kryzysami traumatycznymi, o których pan wspominał, trudniej sobie poradzić. Bardzo często musimy w tym wypadku korzystać z pomocy terapeuty, kogoś, kto zna się na metodach wyciągania z kryzysu. Natomiast ja bym chciała, żebyśmy porozmawiali o tych kryzysach takich dnia codziennego, tak? Mhm. Czyli co możemy nazwać kryzysem? Kryzysem może być, nie wiem, za mąż pójście? Może być taką sytuacją kryzysową? No to jest zmiana na pewno, tak? A zmiana zawsze się wiąże ze stresem. Podczas kryzysu głównie towarzyszą nam takie emocje jak lęk, zagubienie, tak, poczucie chaosu. No w przypadku za mąż pójścia bywa, że również towarzyszą nam takie emocje, tak, że się boimy, mamy wątpliwości, a nawet jeśli nie wątpliwości, to pytania, tak, czy dobrze wybraliśmy, jak to będzie wyglądało. Więc jeżeli są obecne takie emocje, być może też można nazwać to sytuacją kryzysową, na pewno sytuacją przełomową, tak. Sytuacją kryzysową może być trudny egzamin, pójście do szkoły? Może być trudny egzamin, ale myślę też, że kryzysem staje się trudny egzamin wtedy, kiedy zaczyna dziać się coś, co wymyka się spod naszej kontroli, czyli coś nas zaczyna zaskakiwać w tym egzaminie, w tym pójściu do szkoły, czy w zamąż pójściu, tak? Lub też czy urodzeniu dziecka, partnerka, tak? Jest inny niż nam się wydawało, że będzie na przykład, tak? Urodzenie dziecka, które przewartościowuje system funkcjonowania w życiu, przewartościowuje również właśnie pewne zasady, które nam towarzyszą. To może być zmiana pracy, to może być zmiana zadań w pracy, systemu pracy. To wszystko, co jest dla nas pewnym zaskoczeniem, z którym musimy sobie poradzić. Tak. I myślę, że jeżeli będziemy mieli tą świadomość, że każdy kryzys przechodzi przez pewne fazy i nie ma nic złego w tym, żeby zaprzeczać temu, że to się dzieje, bo chcemy w sposób naturalny obronić to, co było do tej pory, że mamy prawo oporować i że w momencie, w którym zaakceptujemy, że ten stan rzeczy ma miejsce, tak, to zaczynamy zastanawiać się, jak w tej sytuacji się odnaleźć. Czyli pierwsza reakcja na sytuację inną od normalnej, czyli ten nasz kryzys, o którym dziś rozmawiamy, to jest opór. To jest zaprzeczenie. Mhm. To się nie dzieje, mnie to nie dotyczy.
I my ja tak obserwuję, że my mamy dużą skłonność do tego, żeby przedłużać tą fazę zaprzeczania. I to nam szkodzi. Bardzo często na przykład ignorujemy takie sygnały, które mogą świadczyć o kryzysie, tak? Na przykład, że zaczynamy się gorzej czuć, że mamy jakieś dolegliwości takie somatyczne, że jesteśmy wyczerpani, zmęczeni, tak? To mogą być sygnały, że coś się dzieje w naszym życiu takiego, co można nazwać kryzysem. Więc pierwsza rzecz to w ogóle zobaczyć, tak? Przyjąć do wiadomości, że coś takiego się zdarzyło. Uznać, że to jest sytuacja kryzysowa. Ale ten opór, który występuje, jest czymś naturalnym. Tak. Jest. I powinniśmy opór, się z tym pogodzić. Tak, i opór i wszystkie emocje, które temu towarzyszą, czyli zagubienie, poczucie właśnie, tak jak powiedziałam, chaosu, tak, lęk, strach, nie wiem, czasami to są to takie myśli czy stany, że nie wiem, kompletnego rozpadu, utraty jakiejś tożsamości, tak, jeżeli to są na przykład takie graniczne wydarzenia. Możemy sobie powiedzieć, nie mam siły, ja już nic w życiu nie osiągnę, nie pozbieram się, tak? Oczywiście. I w początkowej fazie można, a ja bym powiedziała, nawet trzeba sobie na to pozwolić, tak, żeby te wszystkie emocje wybrzmiały, nie ma co im zaprzeczać, a dopiero potem przychodzi ten moment na to, żeby jakby tak zanalizować, zobaczyć, obejrzeć ten kryzys, z czego wynika, tak, jakie towarzyszą temu okoliczności, jaka jest przyczyna. Czyli to już jest ta druga faza, tak? To już jest faza nawet trzecia, eksperymentowania, bo jeżeli ja zaczynam się zastanawiać, a co ja w tej sytuacji mogę zrobić, a na co mam wpływ, to przeskoczyliśmy przez drugą fazę, że w ogóle zmiana jest. To jest druga faza. Pół sukcesu, tak, z tego względu, że i nasz mózg, i nasze emocje przedstawiają się na analizę, jak jest w tej sytuacji, gdzie ja jestem w ogóle, tak? Ale to znaczy, że przeszliśmy przez ten obszar, że to się nie dzieje. I też są na to badania, wiele których potwierdza, które potwierdzają to, że dużo większą adaptacyjnością, czyli taką elastycznością do stosowywania się do zmiany, charakteryzują się te osoby, u których ta faza zaprzeczania, faza oporu jest relatywnie krótsza i jest mniejszy wydatek energetyczny Na biadolenie. Na biadolenie, na zaprzeczanie bieżącemu stanowi rzeczy, tak? I jeżeli jesteśmy w stanie relatywnie szybciej przejść do fazy eksperymentowania, no to ta zmiana jest w stanie przebrzmieć szybciej. Ale od czego to zależy, ta długość tej fazy? To jest pewnie indywidualne. Oczywiście, tak, to zależy od tego, co w ogóle się dzieje, tak? Czego ta zmiana dotyczy, jak jest ukształtowana nasza osobowość, czyli jaki mamy ten naturalny, zaszyty w naszym układzie nerwowym sposób reagowania na zmianę, czyli kto bardziej oporuje i jednak ma taką potrzebę utrzymania tego dotychczasowego status quo, a kto jest bardziej otwarty na zmiany, na sytuacje ryzykowne, jakie mamy wsparcie ze środowiska, w którym funkcjonujemy, rozumiane jako zasoby swoje, jakieś wiedzowe, intelektualne, finansowe, ale też relacje, wsparcie najbliższych, czyli dużo łatwiej jest dźwigać zmianę, jeżeli ten ciężar jest rozłożony na ludzi, na kogoś, kto nas w tej zmianie wspiera. Tak. I doświadczenia również oczywiście też, tak? Dużo łatwiej jest komuś zaakceptować nowe zmiany tym osobom, które doświadczyły już w życiu jakichś ważnych zmian i mają swoje na swoich plecach wypracowane doświadczenie. To się może udać, tak? W myśl zasady, że dużo bardziej wierzymy sobie samym i swoim doświadczeniom niż temu, co ktoś z boku powie, nawet jeżeli to jest bardzo bardzo mądre i bardzo logiczne, tak? To emocjonalnie czasem wcale nam się to nie składa, bo nie jest spójne z tym, co się wydarzyło wcześniej. Dobrze, to teraz przejdźmy do tej czwartej, ostatniej, chyba najważniejszej fazy. Zaangażowania, tak? Czyli mieliśmy zaprzeczenie, opór, eksperymentowanie i czwarta faza zaangażowanie. To jest ten moment, w którym emocjonalnie zaakceptowaliśmy, że ta zmiana się dzieje i emocjonalnie i racjonalnie dostrzegamy korzyści płynące z tej zmiany, które przewyższają koszty, które ponosimy, bo każda zmiana zawsze ponosi jakieś koszty, chociażby wyrwanie z tego takiego poczucia komfortu, takiej poduszki bezpieczeństwa, tej wygody, którą wypracowaliśmy przez wcześniejsze doświadczenia. I mnie jest bliskie takie podejście, ono jest w zarządzaniu kryzysem, jest charakterystyczne takiej reakcji 3 razy A, czyli akceptacji, to się dzieje, analizy, co się dzieje i adaptacji, co ja mogę zrobić. Tak? Jeżeli w tych kategoriach, w różnych, i tego się uczy akurat w sytuacjach zarządzania kryzysowego pracowników służb mundurowych, pracowników instytucji podwyższonego ryzyka, żeby kanalizować swoją energię właśnie w sytuacji kryzysu na to, co się dzieje, to na to, co właśnie ma miejsce. Tak? A to możemy przełożyć na inne sfery życia.
Ja wyczytałam, że oprócz tych kryzysów traumatycznych są też te kryzysy rozwojowe, czyli to wszystko, o czym w zasadzie mówiliśmy. To mogą być te drobne rzeczy, szkoła, ślub, urodzenie dziecka, ale także utrata pracy, tak? Tutaj nie ma wątpliwości. Myślę, że dla każdego, no może dla prawie każdego, utrata pracy będzie przeżyciem bardzo bolesnym, zwłaszcza teraz, kiedy rynek jest taki, a nie inny. Tu możemy uznać, że to jest kryzys. Ewidentnie. Każdy z nas indywidualnie będzie to przechodzić, tak jak Państwo mówili, to od różnych cech i charakteru i otoczenia zależy, ale chyba każdy jest w stanie się z tym uporać. No, myślę, że tak, co więcej, nie wiem, czy mogę w naszym imieniu powiedzieć, ale myślę, że znamy osoby, które pomimo tego, że miały takie poczucie, że utrata pracy jest czymś najgorszym, co może je spotkać, to po utracie mówiły, pracy tak. Dzięki temu zobaczyły, że otwierają się przed nimi, choć nie były tego świadome i absolutnie tego emocjonalnie nie dopuszczały do siebie. Nowe możliwości, które wyniknęły tylko i wyłącznie dlatego, że tą pracę utraciły, tak? Ale dostrzegają to dopiero po czasie, że miejsce, w którym się teraz znajdują, stało się dla nich możliwe ze względu na to, że tamta praca została zamkniętym rozdziałem. Więc może to jest takie optymistyczne podejście, ale też... Może właśnie warto w ten sposób myśleć, że tracę pracę, tracę